Już chyba jesteśmy na żywo, albo za sekundę będziemy. Odświeżam Akademię VAT, żeby się link wygenerował. Jeszcze nie widzę tego. Chyba już jesteśmy na żywo, bo ja już widzę tutaj u ciebie na. Jesteśmy. Jest. Tak, Dzień dobry witamy wszystkim, a cię właściwie dobry serdecznie. wieczór. Dobry wieczór. Na kolejnej Witamy. herbatce ksefowej. Pierwsze osoby się pojawiają. Tradycyjnie prosimy Was, żebyście dali znać, czy nas widzicie i słyszycie. Ja już udostępniam, szczególnie w naszej grupie, Biura Rachunkowe, Grupa Wsparcia. Marcin się przywitał. Dobry wieczór, Marcinie. Super, że mamy tutaj Marcina. Jest Justyna. Justyna potwierdza, że widać i słychać. Dobry wieczór. Magdalena też potwierdza. Dobry wieczór. Necia też potwierdza. Dobry wieczór. Anna. Dobry wieczór. Martyna. Jasne, witamy Dobry Was wieczór. serdecznie. Cześć ksewki, Martyna napisała. No Dobry właśnie, wieczór, a ksewki Hanna. podoba mi się, bo tak, Tak? ksefowicze, ksefowiczki albo ksefowcy, ksefowczynie. Ksewki No, taki najlepiej. fajne, nie? Takie Ksewki sympatyczne fajne. i miłe. Ada, dobry wieczór. Grażyna, dobry wieczór. Słuchajcie, zróbmy Beata, taką. Kasia, Agnieszka, Ania, no super, fajnie. Cieszymy się bardzo, że jesteście, że tak fajnie dołączacie. Robimy dwuminutową rozpędkę, żeby jeszcze parę osób tutaj dołączyło i zaraz Dokładnie. zaczniemy. Bożena, Diana, Iwona, Agnieszka, Ela, super. Tak. Ja sobie Renata, tradycyjnie zaglądam Monika. na smartfona w międzyczasie, dlatego tak czasami nie patrzę No do Was niestety już osobowych. nie nadążę wyświetlać, bo ja tutaj klikam te niektóre komentarze, żeby się wyświetlały, ale już jest ich za dużo. Słuchajcie, może w międzyczasie, bo ja chyba też mogę dodać komentarz. Tylko chwila, moment, wklejam link do formularza naszego newslettera. Zapraszamy do zapisania się, bo tam przesyłamy różne ciekawe informacje, Żebyście byli z nami które zawsze, uzupełniają wiedzieliście, co się resztę dzieje, naszych. tak? Tak. Możecie się zapisać na newsletter, jeżeli ktoś nie jest zapisany. A jak ktoś jest zapisany, to też może się zapisać dla pewności. No to co, może powiedzmy na wstępie, że zanim przejdziemy, znaczy tak, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania wieczornego, herbacianego, to krótka informacja. Pojutrze rusza pierwsze z serii naszych specjalistycznych szkoleń na temat ksefu. Takie w ogóle pierwsze wprowadzające do ksefu mieliśmy już. Całodniowe 5-godzinne nagranie jest dostępne na platformie Tak z Guru, a w czwartek rusza seria szkoleń specjalistycznych i pierwsze z nich będzie poświęcone bardzo praktycznemu tematowi, uprawnienia związane z ksefem, uwierzytelnianie, jeżeli chodzi o dostęp do ksefu. Głównie osobą prowadzącą będzie Aneta. Serdecznie zapraszamy, powiemy Wam więcej jeszcze o tym czwartkowym szkoleniu Na końcu naszego na dzisiejszej końcu. herbatki. Na końcu. A o czym dzisiaj będziemy mówili? Aneta, może byś tak zagaiła. Wiesz, dzisiaj, słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, że żeby podjąć taki temat nieoczywisty, to znaczy mówi się bardzo dużo o tym, o krajowym systemie elektronicznych faktur, o fakturze ustrukturyzowanej, mówi się sporo o uwierzytelnianiu, mówi się o uprawnieniach. Natomiast my tutaj dzisiaj będziemy się zastanawiali, kto tak naprawdę nie wie o tym, że już niedługo zostanie ksefowcem. Ksewki, ksefowcy. Będziemy tutaj starali się powymieniać różne organizacje, nazwy. Troszkę już było na naszej herbatce takich dylematów na temat, jak rozróżnić transakcję B2C, tą konsumencką, od transakcji niekonsumenckiej. Ale dzisiaj jakby bardziej z takiego punktu widzenia podmiotowego, osoby, organizacji, podmiotu, kto może w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że też powinien może wpaść do nas na herbatkę,
a może po prostu poszukać pewnych informacji. No bo słuchajcie, tak jak mówiliśmy już od samego początku, faktura. W zasadzie w Polsce faktura to jest taki naprawdę podstawowy dokument rozliczeniowy i jeżeli ta faktura będzie ustrukturyzowana, no to przecież ludzie i podmioty i organizacje, które te faktury biorą dzisiaj dla różnych powodów i celów, no to też będą te faktury potrzebować. Myślę, że właśnie od lat u nas w Polsce taka faktura pełni rolę bardzo różnych dokumentów, jest dowodem w wielu sprawach, tak? Rozlicza się nią dotacje, ulgi, ma oczywiście podstawowe znaczenie z powodu rozliczenia kosztu, zwrotu pewnych wydatków, więc występuje ona w przeróżnych formach i postaciach i tak właśnie sobie pomyśleliśmy, żeby dzisiaj zagaić o takich nieoczywistych podmiotach, nieoczywistych sprawach. Czyli można by to skrótowo ująć i ty zostaniesz ksefowcem, albo ksefki są wśród nas, nawet jeżeli o tym nie wiedzą. No właśnie. Tak jak zwolennicy teorii spiskowych szukają wśród mieszkańców Ziemi reptilian, to my będziemy ksefowców teraz szukać. Będziemy szukać ksefowców. No, to słuchaj, no dobrze, może... ale to ja z tego, co mówisz, to wychodzi, że tak naprawdę ksefowcem można zostać w pewnym sensie, chociaż w różnych znaczeniach, zarówno od strony faktur, które my sami wystawiamy lub powinniśmy wystawiać, ale również od strony faktur, które dostajemy, bo coś kupiliśmy, prawda? Tak. Tak, znaczy, ja wiesz, to jest jak gdyby można tutaj cztery aspekty rozpatrywać. Ja, podmiot gospodarczy, taki klasyczny biznes, wystawiam dla tego ksefowca, o którym może nie wiem, że jest ksefowcem, i on może też nie wiedzieć, że jest ksefowcem, fakturę, którą powinnam do ksefu przesłać, czyli fakturę ustrukturyzowaną. To jest jakby jeden punkt widzenia. Drugi punkt widzenia to jest właśnie ten niepewny ksefowiec, który wystawia rachunek, fakturę, jakiś dokument poświadczający, nie wiem, wykonaną przez niego usługę i tu on też będzie musiał, prawda, ten dokument wystawić właśnie w formie ustrukturyzowanej. No i wreszcie ten nieoczywisty ksefowiec ma swoje zakupy, koszty, tak? No to trzy sytuacje takie, które można sobie rozważać i analizować, jakie to może mieć znaczenie w praktyce. Trochę mówiliśmy na jednej z naszych herbatek o punkcie widzenia biznesu, czyli właśnie jak biznes powinien do tego podejść, żeby rozróżniać, kiedy ta faktura jest fakturą ustrukturyzowaną, a kiedy nie. Mówiliśmy też, przypomnę, że za wystawienie faktury innej niż ustrukturyzowana od 1 stycznia 2025 roku będą groziły już konsekwencje pieniężne, kary pieniężne, prawda? Więc to jest określone ryzyko, bo a przypomnę tylko tak ogólnie, że karą za wystawienie innej faktury niż ustrukturyzowana będzie równowartość kwoty podatku VAT wykazana na tej fakturze. W sytuacji, w której faktura jest z VAT-u zwolniona, niepodlegająca, dokumentuje czynności inne niż opodatkowane albo ma stawkę zero, no to będzie to 18,7 wartości. No właśnie, może żeby to dobrze wybrzmiało, bo niektórzy mogliby pomyśleć, że ewentualna sankcja dotyczy tylko tych, którzy wystawiają faktury z VAT-em i wtedy kwota VAT-u z faktury jest tą równowartością sankcji, ale z tego, co mówisz, to wyraźnie wynika, że również jeżeli nie jesteśmy VAT-owcami, w sensie nie wystawiamy faktur z VAT-em, tylko na przykład jesteśmy zwolnieni podmiotowo czy przedmiotowo z tego podatku i faktura nie zawiera podatku VAT, ale będzie wystawiana w niewłaściwej formie, to również na sankcje się narażamy. Czyli ten dzisiejszy temat i ty będziesz ksefowcem, uważaj, bo w różnych nietypowych sytuacjach może się okazać, że masz obowiązek korzystania z ksefów. No, ten dzisiejszy temat jest szczególnie istotny również w kontekście tej sankcji, żeby po prostu się nie wkopać. No tak, bo jeżeli na przykład, może dajmy jakąś taką bardziej, mniej oczywistą sytuację, dajmy jakiś konkretny przykład. I tak mi się wydaje, że takim konkretnym przykładem może na początek będzie
będą te świadczenia niepieniężne z artykułu 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Dawid, jak myślisz? To jest taki fajny przypadek właśnie, gdzie... Tak, to może zróbmy króciutkie wprowadzenie, co to w ogóle jest, bo nie wszyscy może to kojarzą. To jest taka sytuacja, gdy wspólnik spółki zobowiązuje się do stałych niepieniężnych świadczeń na rzecz spółki, w zamian za które będzie otrzymywał wynagrodzenie. I kiedyś to był dosyć rzadko spotykany w stosowaniu w praktyce zapis, natomiast on się stał bardzo popularny po wprowadzeniu Polskiego Ładu, no bo pojawiły się różne pomysły, koncepcje, że jeżeli ktoś właśnie będzie tego typu świadczenia na rzecz spółki wykonywał, będzie dostawał za nie wynagrodzenie, to wtedy uniknie składki zdrowotnej, prawda? Tak. No to się stało taką formą optymalizacji, powiedzmy, zastąpiło nieco powołanie tak na członka zarządu, które też dosyć korzystnie jest opodatkowane, no tylko tam wyszła ta składka zdrowotna, no i wynaleziono jak gdyby alternatywę dla tego, jak tu pobierać wynagrodzenia ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością właśnie w postaci tych powtarzających się świadczeń niepieniężnych. No ale właśnie, co to są te powtarzające się świadczenia niepieniężne? No to są po prostu określone działania. Albo usługowe, rzadziej towarowe, rzadziej jest to dostawa towaru, najczęściej jest to jakiś rodzaj usługi, który powtarza się ze strony tego wspólnika spółki, czyli osoby fizycznej, prawda, de facto nieprowadzącej działalności gospodarczej w rozumieniu prawa przedsiębiorców, bo tu właśnie to jeszcze raz może, żeby wybrzmiało, tak, osoba prowadząca działalność gospodarczą, rozważamy taką osobę na gruncie prawa przedsiębiorców i tutaj mamy w miarę prostą i jasną sytuację, jest to osoba, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czyli my ją taką osobę zlokalizujemy, ma REGON nadany, prawda, numer NIP i tak dalej. No tymczasem taki wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zobowiązał się na rzecz tej spółki wykonywać powtarzające się świadczenia niepieniężne, w rozumieniu prawa przedsiębiorców nie prowadzi działalności gospodarczej. No więc a czy może być taki, który w ogóle nie ma zarejestrowanej jednoosobowej działalności, tak, prawda? Tak, nie ma zarejestrowanej, dokładnie. No więc o co chodzi z tą fakturą? No właśnie o to chodzi, że w rozumieniu ustawy o VAT te świadczenia jako usługi podlegają ustawie o VAT. I przynajmniej tak twierdzą organy podatkowe. I oczywiście one nie zawsze będą skutkować koniecznością zapłaty tego podatku VAT, no bo przypominam, mamy tam dosyć wysoki limit 200 tysięcy złotych rocznie, więc często może się okazać, że wartość roczna tych powtarzających się świadczeń niepieniężnych po stronie wspólnika na rzecz spółki będzie mieściła się w tym zwolnieniu właśnie VAT-owskim i on podatnikiem VAT czynnym nie będzie, ale będzie podatnikiem zwolnionym. I w tym momencie właśnie dokumentowanie tych świadczeń niepieniężnych przez takiego wspólnika na rzecz spółki wymaga wystawienia faktury. No i od momentu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF-u taki wspólnik będzie tę fakturę co do zasady wystawiał właśnie w sposób ustrukturyzowany. A jak jej nie wystawi w sposób ustrukturyzowany, no to naraża się na tę karę pieniężną, o której powiedzieliśmy sobie przed chwileczką, prawda? Więc taki przykład, może niewiele to ja, osób... To jakby tutaj... kontynuując troszeczkę ten wątek, bo tutaj de facto zahaczamy o grupę podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu VAT-u i dlatego są podatnikami VAT, bo podatnikiem VAT jest każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu VAT-u, a jednocześnie niekoniecznie prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu prawa przedsiębiorców. No to niestety mamy taką sytuację w naszym systemie prawnym, że mamy co najmniej kilka, jak nie kilkanaście różnych definicji działalności gospodarczej. Jedna jest w ustawie o VAT, druga w kodeksie cywilnym, trzecia w prawie przedsiębiorców, czwarta w jakimś tam prawie upadłościowym, gdzieś tam jeszcze w prawie o ochronie konsumentów. No, mamy bardzo dużo różnych definicji działalności gospodarczej. I oczywiście każdy jeszcze do tego ma jakieś swoje własne, potoczne rozumienie działalności gospodarczej. I teraz tak, w VAT-ie, jak się zastanawiamy, czy ktoś, znaczy jak się zastanawiamy, czy ktoś jest ksefowcem, czy nie, to po pierwsze musimy rozstrzygnąć, czy on jest VAT-owcem. VAT-owcem w szerokim rozumieniu. Niekoniecznie podmiotem wystawiającym faktury z podatkiem VAT. VAT-owcem jest po prostu każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, ale nie jakkolwiek rozumianą, tylko rozumianą w kontekście VAT-u.
A ta VAT-owska definicja działalności gospodarczej jest niesamowicie szeroka i ona obejmuje podmioty, które w rozumieniu na przykład prawa przedsiębiorców działalności gospodarczej nie prowadzą. Ale na gruncie VAT-u prowadzą działalność gospodarczą i są w związku z tym podatnikami VAT i mogą podpadać pod KSeF, czy to od razu, czy z lekkim tam opóźnieniem. I ty właśnie podałaś przykład takich podmiotów, czyli tych wspólników spółek, którzy wykonują te świadczenia powtarzające się na rzecz spółki, ale tych sytuacji jest więcej. Mi tutaj przychodzi do głowy no bardzo powszechnie w obrocie występująca sytuacja najmu, tak zwanego prywatnego, bo to często się mówi, że to jest tak zwany najem prywatny, tak? Czyli na przykład, nie wiem, dostaliśmy od rodziców albo gdzieś tam w spadku jakieś mieszkanie, którego akurat nie wykorzystujemy, albo zainwestowaliśmy w takie mieszkanie w związku z myślą o przyszłości naszych dzieci. Nie mieszkamy w nim aktualnie, nikt z naszej rodziny aktualnie z niego nie korzysta, no ale żeby nie stało puste, wynajmujemy je komuś, tak? I bardzo często się tę sytuację określa jako najem prywatny. Prywatny, no w tym sensie, że to nie oznacza, że od razu musimy lecieć rejestrować firmę, bo wynajęliśmy komuś mieszkanie. Ale to, że nie prowadzimy być może działalności gospodarczej w rozumieniu prawa przedsiębiorców i w CE i DG się nie musimy rejestrować, to nie przesądza jeszcze naszego statusu na gruncie VAT-u. Na gruncie VAT-u, jeżeli w sposób no taki długotrwały, zorganizowany i tak dalej wykorzystujemy majątek trwały do celów zarobkowych, czyli na przykład mieszkanie wynajmujemy komuś. W sposób ciągły, prawda? Sposób ciągły, tak. No to jest w rozumieniu VAT-u działalność gospodarcza. W rozumieniu prawa przedsiębiorców nie, ale w rozumieniu VAT-u tak. I jesteśmy z tego tytułu podatnikiem. Oczywiście odrębna kwestia, czy musimy płacić podatek, bo to, że jesteśmy podatnikiem to jedno, a nasza działalność mimo wszystko może być zwolniona z VAT-u, bo na przykład to będzie lokal mieszkalny do celów mieszkaniowych. No ale podatnikiem jesteśmy. I jeżeli jesteśmy, to KSeF w takiej czy innej formie może nas dotyczyć. Oczywiście, jak jesteś. Tak. Idę ci, Dawid, słowo, bo od razu mamy pytanie takie dosyć konkretne a propos tego, o czym ja mówiłam, a propos tego, o czym ty mówisz, więc dlatego chciałam od razu taką interakcję Jasne. Z naszymi tutaj słuchaczami wejść. Ania pyta, czy jeśli na przykład wspólnik spółki z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli tej szeroko rozumianej, rozumiemy to jako wpis do CEIDG, ale jednocześnie spółce wynajmuje samochód. To też jest przecież dosyć częsta sytuacja właśnie w relacjach wspólnik, spółka, wynajmuje samochód, świadczy niepieniężne, powtarzające się świadczenia niepieniężne, wynajmuje lokal, wynajmuje komputer, tak, jeżeli takowy ma i chciałby go wykorzystywać. No i Ania pyta nas tutaj, czy też musi to robić przez KSeF. No może się okazać, że tak. No też oczywiście nie powiemy tutaj, że automatycznie każdy taki podmiot z automatu w pełni tym KSeF-em będzie objęty. Dlaczego? Dlatego, że no, KSeF dotyczy faktur, tak? Mogę sobie wyobrazić potencjalnie sytuację, że świadczymy usługi najmu na rzecz nie przedsiębiorcy, tylko osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i takiej transakcji, dopóki ta osoba tego nie zażąda, nie musimy teoretycznie dokumentować fakturą. No właśnie, chociaż często to, tutaj masz, ale często tu to i tak robimy. Nie przez spółkę wynajmowany, więc spółka musi mieć koszt, tak? Żeby mieć koszt, no tak. Będzie żądać faktury. Ale spółka już będzie chciała, tak. Już spółka będzie tej faktury oczekiwała. No i co? No i jak będziemy ją wystawiać? No to już nie ma innej nie inaczej, opcji, jak tylko przez KSeF. Tak, aczkolwiek tu może Aneta byś dwa słowa powiedziała o tych ramach czasowych, bo to nie jest tak, że wszyscy w KSeF wejdą od razu, prawda? Zdecydowanie. Tutaj musimy dodać jeszcze jedną rzecz, bo słuchajcie, jeżeli chodzi o Krajowy System Elektroniczny Faktur w tej obligatoryjnej wersji, to on, ojej, coś mi prąd się kończy, ja muszę podłączyć, w tej obligatoryjnej wersji wchodzi w życie zasadniczo 1 lipca 2024, ale tego 1 lipca on obejmie tylko tych podatników, którzy czynnie płacą VAT, czyli są tak naprawdę podatnikami rozliczającymi podatek VAT. Więc jeżeli taki nasz wspólnik tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy osoba wynajmująca korzysta ze zwolnienia, to o czym Dawid przed chwilą mówił, także jestem podatnikiem, ale podatnikiem korzystającym ze zwolnienia i te zwolnienia są bardzo różne, bo mogą być zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe, na przykład wynajem
mieszkanie z zwolnieniem przedmiotowym, a wynajem do kwoty limitu 200 tysięcy jest zwolnieniem podmiotowym, no to w takim przypadku tych podatników traktujemy jako zwolnionych i dla nich KSeF stanie się obligatoryjny, czyli to wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie ich również dotyczyło od 1 stycznia 2025 roku. Czyli oni pół roku później wejdą w te obowiązki. Ale to jest też tak, że no trzeba sobie zdawać z tego sprawę, bo tu pojawiają się w przestrzeni publicznej często takie niedopowiedzenia, błędne, może nawet wręcz informacje. Jakie będą właśnie te relacje pomiędzy 1 lipcem a 1 styczniem 2025, jeżeli chodzi o podatników czynnych i podatników zwolnionych. Więc pozwól jeszcze tutaj w tym zakresie słowa powiem. Słuchajcie, jeżeli ja jako czynny podatnik podatku VAT, no chociażby wykonam dla kogoś usługę doradczą, usługę szkoleniową, tak, to najlepiej na swoim podwórku zawsze mówić. I ten podmiot, no powiedzmy, że doradzę przedsiębiorcy zwolnionemu z podatku VAT i wystawiam mu za to fakturę. To jak to będzie po 1 lipca? Otóż ja po 1 lipca 2024 moją fakturę z VAT-em muszę generalnie wystawić jako fakturę ustrukturyzowaną, czyli muszę ją do KSeF-u przesłać. Natomiast ten mój klient, zwolniony podatnik z podatku VAT, nie musi jeszcze wtedy być w KSeF-ie i w związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób tę fakturę mu doręczyć. Czy on będzie musiał się do tego KSeF-u, mimo że jeszcze nie musi swoich faktur sprzedażowych wystawiać, to zalogować i będzie musiał pobierać te faktury z KSeF-u, czy też on jeszcze zupełnie nie ma żadnych obowiązków po 1 lipca w KSeF-ie. No więc ja tu wyraźnie chciałabym odpowiedzieć, że jest zmiana w stosunku do projektu ustawy i w wersji uchwalonej przez parlament mamy taki przepis, zgodnie z którym jeżeli ta sprzedaż dotyczy podmiotu zwolnionego, to podmiot zwolniony ma prawo żądać od tego czynnego VAT-owca, ażeby mu fakturę w okresie jego zwolnienia przekazał w sposób tradycyjny. Czyli to nie jest wcale prawdą, że ci zwolnieni od 1 lipca będą musieli swoje faktury kosztowe z KSeF-u pobierać. Oni od tych czynnych podatników będą mieli prawo żądać, ażeby ci przekazywali im faktury w sposób tradycyjny. Czyli będzie to taka podwójna robota tak naprawdę, słuchajcie, dla czynnych VAT-owców. Bo ja będę musiała tę fakturę ustrukturyzowaną wysłać do KSeF-u, tam ją zarejestrować, uzyskać numer ID faktury, następnie tę fakturę zwizualizować, nadać jej specjalny kod QR i dopiero takiemu zwolnionemu przekazać w tym okresie, w którym on jest zwolniony. Czyli no właśnie, to jest bardzo ciekawe. Zamieszanie. To bardzo dobrze, że na to zwróciłaś uwagę, bo jakby główny temat dzisiejszego naszego spotkania to są ci nieoczywiści ksefowcy, czy nieoczywiste ksefki, ale się okazuje, że to wykracza, problematyka tych nieoczywistych ksefowców wykracza poza nich samych. Oni, tak. Nie tylko, że oni będą mieli problem, ale to, że oni są właśnie nieoczywistymi ksefowcami, sprawi problem również tym, którzy będą już w tym KSeF-ie na całego, bo oni będą musieli rozstrzygnąć. Zauważmy, że, no, przyjmijmy, że jesteśmy podatnikiem VAT czynnym, takim już pełną gębą KSeF-owcem od 1 lipca, ale nasz kontrahent może być tym nietypowym KSeF-owcem zwolnionym z VAT-u, który może zażądać alternatywnej formy doręczenia faktury. No i tak jak mówisz, no będziemy musieli jakby dwie ścieżki postępowania wypracować w swojej firmie na wypadek, gdy naszym kontrahentem jest zwykły podatnik VAT i na wypadek, gdy to jest ten nietypowy ksefowiec, który jeszcze przez jakiś czas może z ksefu nie korzystać, również w odniesieniu do faktur zakupowych. Jeszcze dodam do tego wszystkiego, co mówisz, że nie dość, że dwie ścieżki postępowania, to ten przepis mówi tak, że jeżeli ten zwolniony cię zwolni z obowiązku dostarczenia mu faktury tradycyjnej, to ty wtedy oczywiście tego robić nie musisz, ale
Przepis nie mówi, w jaki sposób to zwolnienie ma się odbyć i czy takie zwolnienie z obowiązku dostarczenia faktury to jest czynność jednorazowa, na przykład na początku, i będzie ona obowiązywała przez te 6 miesięcy, czy to za każdą transakcją dokonaną między tymi podatnikami trzeba jakieś oświadczenie i nie do końca wiadomo, w jakiej formie składać. Także wydaje się, że tutaj no, jest to bardzo, bardzo mocno niedoprecyzowana sytuacja i jeszcze na dodatek, słuchajcie, ta sytuacja będzie dotyczyła tylko 6 miesięcy, więc jakbyśmy popatrzyli, z samym KSeF-em mamy dużo zawirowania, problemów, kosztów informatycznych, programów, wdrożeń, szkoleń i teraz jeszcze my musimy sobie jakiś specjalny projekt zrobić na 6 miesięcy, a po 6 miesiącach wiadomo, że to się zmieni. No to bardzo takie, bym powiedziała, tu od razu się pojawiły pytania właśnie w związku z tym wątkiem, który teraz poruszamy, to ja może szybko je poruszę. Magdalena pyta, jak ma wyglądać to żądanie na piśmie, mailem, co mamy się pytać każdego. No oczywiście przepisy tego nie doprecyzowują. Ja osobiście sądzę, że to będzie troszeczkę podobnie jak z wyrażaniem zgody na faktury elektroniczne w tej tradycyjnej formie, czyli że no, de facto może być to w dowolnej formie zgoda wyrażona. Moim zdaniem również w dorozumianej, ale oczywiście ze względów jakichś tam dowodowych i tak dalej, to być może warto sobie to czasami formalizować, zwłaszcza w dużej organizacji, gdzie chcemy mieć porządek. No jak to sformalizujemy, to czy to będziemy później mailowo robić, czy pisemnie, to do nas wybór należy, ale ja osobiście też uważam, że jakby to nie jest konieczne. I pytanie kolejne, właśnie też nawiązujące do tego, czy ten obowiązek doręczenia kontrahentowi zwolnionemu z VAT-u faktury w alternatywnej formie niż poprzez KSeF, to dotyczy tylko tego, kiedy są zwolnieni, a co 2025 roku, czy oni będą musieli pobierać faktury z KSeF? Tak, tak, tak. Już od 1 stycznia 2025 roku wszyscy zwolnieni podatnicy podatku VAT, w tym właśnie ta cała grupa nieoczywistych osób, do których za chwilę wrócimy, już będzie jakby no, pełną gębą mówiąc KSeF-owcem, co oznacza, że wszystkie faktury zakupu będą sobie pobierać z KSeF-u, a jeśli wystawiają jakieś faktury sprzedażowe, tak, czyli dokumentują swoje usługi na przykład, czy dostawy towarów, to te faktury, nawet jeżeli one są z VAT-u zwolnione, również będą musiały być generowane właśnie w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF-u. No i jeszcze raz to podkreślmy i od tego 1 stycznia 2025 wchodzi ta sankcja pod tytułem, jak nie wystawisz faktury ustrukturyzowanej, to albo zapłacisz się do 18,7, jeżeli to jest zwolnione z VAT-u, albo zapłacisz równowartość kwoty podatku VAT, która w takiej fakturze jest wykazana. Więc to już no, będą dosyć konkretne kwoty, które trzeba będzie po prostu zapłacić. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś wystawia fakturę na czynność opodatkowaną, tak? No, czyli 123 powiedzmy, w tym 23 jest VAT-u. No i on ten VAT musi zapłacić dlatego, że jest podatnikiem podatku VAT, a drugi raz ten sam VAT będzie musiał de facto zapłacić tylko dlatego, że jego faktura nie wypełnia tej formy bycia fakturą strukturyzowaną. Czyli można tak w skrajnym przypadku powiedzieć, że za nieprzestrzeganie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych stawka VAT-u w Polsce będzie 46%, ta maksymalna. Tak, tutaj Magda pyta, czy wysyłając faktury ustrukturyzowane do wszystkich klientów bez względu, czy zwolnieni, czy nie, będzie OK. Od 1 stycznia 2025 tak. Natomiast przez pierwsze pół roku obowiązywania obligatoryjnego KSeF-u, czyli od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024, owszem, możemy zwolnionym, a nawet musimy zwolnionym wystawić fakturę ustrukturyzowaną, ale jeżeli zażądają tego, doręczyć musimy w alternatywny sposób. Znaczy, Dawid, nie, ja cię tu trochę muszę sprostować. Nie jeżeli tego zażądają, bo jeżeli oni, zasadniczo jeżeli my mamy obowiązek wystawienia faktury, a przecież w każdym przypadku, jeżeli wykonujemy czynności opodatkowane dla podmiotów, a nie dla osób fizycznych, to mamy obowiązek wystawienia faktury. I teraz to po stronie tego kupującego, który jest zwolnionym z VAT-u, będzie ewentualnie leżało zwolnienie z obowiązku dostarczenia faktury, a nie zażądają faktury.
faktury. Ty jemu Ale masz czekaj, czekaj, pisać VAT? to ja cię z kolei też sprostuję, bo jak transakcja jest zwolniona z VAT-u, to dopóki nabywca nie zażąda, Zgadza się. Zgadza się. nie trzeba Zgadza się. wystawiać. Ale jak zażąda, to wtedy jeszcze pytanie, czy w jakiej formie to doręczyć. I to wtedy, o czym przed chwilą mówiłaś. Tak. Zgadza się, więc zobaczcie, jaka tu nam się w ogóle robi roszada. Jak jest czynność zwolniona przez czynnego VAT-owca, jak jest czynność zwolniona przez zwolnionego VAT-owca, jak jest czynność zwolniona w zakupie przez nieoczywistego VAT-owca. No tutaj po prostu pojawia się bardzo dużo takich kwestii, które sprawiają, że o ile na początku wydawało się, że ten KSeF to wszystko uporządkuje, usystematyzuje, zautomatyzuje i będzie klikasz i wysyłasz faktury i to wszystko samo leci, to się okazuje, że to wcale nie jest taka prawda, bo no trzeba niestety. teraz podzielić tych klientów, ustalić, kim oni są. Tutaj napisała zresztą jedna z naszych słuchaczek, a co na tych stacjach nieszczęsnych benzynowych, jak oni, prawda, ktoś podjeżdża, kupuje paliwo i co? I ten sprzedawca dzisiaj to pyta faktura czy paragon. A potem będzie pytał co? Faktura do KSeF-u, paragon, a ten nabywca może stanąć zielony i by, a panie, co pan do mnie mówisz w ogóle? Ja tego nie No rozumiem. tak. No dokładnie. No, nie dość, że właśnie różni kontrahenci zwolnieni, niezwolnieni i tak dalej, to tak. Jedno to, czyż zażądał faktury, drugie, czy uzgodniliśmy z nim alternatywną formę doręczenia, czy musimy, czy nie. Także zamieszania będzie dużo. Tutaj Necia wkleiła chyba już drugi raz pytanie, nad którym nie wiem, czy od razu będziemy w stanie odpowiedzieć z marszu. Nie ksefowcami są konsumenci. No, zgadza się. Zgadza Tak. się, aczkolwiek mogą się o ksef ocierać, kiedy będą pobierać na przykład fakturę anonimowo z ksefu, nie? Ale okej. Okay. Znika wraz z nowym brzmieniem ustawy artykuł 106n o uzyskiwaniu akceptacji e-faktur. Czyli generalnie, bo teraz artykuł 106n mówi, że co do zasady nabywca powinien wyrazić zgodę na to, że doręczymy że mu fakturę w dostarczamy formie fakturę elektronicznej. elektroniczną. Ta zgoda może być dorozumiana, ale formalnie musi być. I w artykule 106GB ustęp 6 mowa jest o zwolnionych. Okres przejściowy do 31 grudnia 2024, ale tu mowa tylko o fakturze ustrukturyzowanej. A co jeśli chciałabym wystawić e-fakturę dla konsumenta? To nie będzie, bo nie może być faktura ustrukturyzowana. Czy będę mogła wystawić konsumentowi e-fakturę bez pozyskiwania zgody na e-fakturę? Znaczy, jak będziemy my podatnikiem VAT czynnym, to my musimy wystawić fakturę ustrukturyzowaną bez względu na status kontrahenta. Natomiast Nie, pytanie, poczekaj. Dla konsumenta nie wystawiamy faktury ustrukturyzowanej, tylko fakturę właśnie nieustrukturyzowaną. Mówimy o konsumencie. Mówimy o konsumentach, tak? Czyli dla konsumenta wystawiamy fakturę Tak, tak. elektroniczną lub papierową. I teraz ja wiem, o co Necia pyta. Ona pyta w sumie, to jest ciekawa sprawa, tylko czy dzisiaj jesteśmy do końca w stanie na to odpowiedzieć, to nie wiem. Natomiast A czy ja bym powiedział. faktycznie. Ja myślę, że mogę spróbować podjąć się Dobra. odpowiedzi, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do problemu podchodzić tak jak dzisiaj. Czyli nawet jeżeli formalnie w przepisach nie będzie tego wymogu uzyskiwania akceptacji, tak, no bo 106N zostaje zmieniony, no to w takiej sytuacji to nie znaczy, że nie możemy tej akceptacji uzyskać, a cały czas nasze przepisy powinny być zgodne z dyrektywą unijną. Dyrektywa unijna co do zasady wymaga akceptacji dla faktur elektronicznych od nabywcy i dyrektywa też pozwala, niezależnie od tego, co by nasze przepisy krajowe mówiły, czy by były, czy by ich nie było, jakie miałyby brzmienie, dyrektywa pozwala na to, żeby ta akceptacja była wyrażana w dowolnej formie. Więc możemy po prostu uzyskiwać tę akceptację w dowolnej formie, w tym również dorozumianej. Czyli inaczej mówiąc, ja uważam, że można tak jak dzisiaj. Możemy, Dawid. Mnie bardziej wydaje się, że Neci chodzi o to, czy ona może nie żądać zgody nabywcy i wszystkim
urzędu wystawiać faktury elektroniczne. Nie mówimy teraz o fakturach ustrukturyzowanych, tylko o fakturach elektronicznych. Więc ja odpowiem tak, Neciu, i dla wszystkich, że słuchajcie, pamiętajcie o jednej sprawie. Faktura jest niewątpliwie dowodem podatkowym. Tak, ona wywołuje skutki określone w prawie podatkowym. Ale nie zapominajmy, że w polskim prawie gospodarczym, faktura też ma ogromne skutki tak naprawdę cywilnoprawne. Tutaj ja bym zaczęła od tego, że no jeżeli taki konsument przychodzi, nie wiem, no powiedzmy do jakiegoś operatora telefonii komórkowej i on jest kompletnie może niecyfrowy, zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to wydaje mi się, że nie można jemu tak z góry narzucić obowiązku odbierania faktury elektronicznej, zupełnie pomijając kwestię faktury ustrukturyzowanej. I ja bym tutaj rzeczywiście, jeżeli ten przepis znika od 1 stycznia 2025, to tak można by było domniemywać, że forma dostarczenia faktury jest totalnie dowolna. No ale to umowa powinna też regulować, w jaki sposób ta faktura i jak te płatności mają się odbywać. Także dosyć ostrożnie bym tak podchodziła do tego tematu, żeby wszystkim totalnie ludziom nieprowadzącym żadnych działalności gospodarczych i ewidentnie nieksefowcom nagle wystawiać faktury tylko i wyłącznie elektroniczne. Czy wiesz, żeby zmuszać, to nie, to się całkowicie z tobą zgodzę, ale z drugiej strony, jeżeli no, przyjmiemy, że będziemy wystawiać elektronicznie i tak wysyłać, a najwyżej jak ktoś zaprotestuje, to mu wystawimy dodatkowo papierową i nie będziemy widzieć problemu, to ja uważam, że to mogłoby być. No po prostu ci, którzy nie zaprotestowali, no to wyrazili w sposób do rozumienia zgodę. Ja też uważam, Dawid, że mogłoby być, no bo generalnie taka jest przyszłość i taka jest tendencja i te faktury w zasadzie tylko będą elektroniczne. Ale ja myślę, że do tego tematu można by podejść w taki sposób, bardzo prosty i bardzo praktyczny. Jeżeli mamy transakcję z tą osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, no to ustalamy, jaki jest adres do kontaktu. Jeżeli ona nam podaje adres do kontaktu mailowy i jakby godzi się na komunikację elektroniczną za pomocą maila, no to oczywistym jest, że będziemy tej osobie na maila przesyłać fakturę, a więc wtedy już elektroniczną. A jeżeli taka osoba no, nie godzi się na komunikację i adresem jej do doręczeń jest no, jakieś tam miejsce zamieszkania i tradycyjna poczta, no to w takim przypadku takiej osobie ja bym jednak wysłała fakturę w tradycyjnej wersji. O, tak chyba to no, takim... Ja powiem, jak ja to u siebie... Ja powiem, jak ja to u siebie dzisiaj na platformie rozwiązałem, tak z guru, gdzie możecie kupować szkolenia. Większość z was kupuje na firmę, ale niektórzy jako konsumenci. No i też jest to pytanie, jak mam fakturę, bo ty powiedziałeś, że jak adres mailowy, no to, że to jakby troszkę sugeruje, że się taka osoba tak jakby zgadzała na maila, ale jak poda i taki adres e-mailowy i fizyczny, no to ja mam ten dylemat dzisiaj, nie? Ja to w regulaminie sklepu po prostu rozwiązałem, że akceptując regulamin wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, ale jeżeli napiszesz na adres taki i taki mailowy, to nie widzimy problemu, wyślemy ci papierową. Tak, w przypadku umów na odległość zawieranych też jest trochę inaczej niż w przypadku pójścia do jakiejś placówki takiej tradycyjnej. Tradycyjnej formy, wiesz, kupowania usług. A tam z kolei no, będzie raczej oczekiwanie być może otrzymania dokumentu papierowego nawet, nie? Jak jest. Ale jeszcze chciałam na jedno pytanie tutaj odpowiedzieć, na jedną sugestię odpowiedzieć Justynie, bo tak jak mówiliśmy o tych właśnie podatnikach zwolnionych i tym pytaniu z faktury, kto jest kim, no to tu Justyna powiedziała, napisała taką uwagę, że systemy fakturowe często są powiązane z białą listą i że będzie to automatycznie weryfikowane. Więc tak, rzeczywiście, jeżeli będziemy mieli do czynienia z podmiotem zwolnionym z podatku VAT, na białej liście on jest zarejestrowany jako zwolniony, no to wystawiając mu fakturę po 1 lipcu, przypomnę, 2024, a przed 1 styczniem 2025, co do zasady takiej osobie powinniśmy fakturę doręczyć w sposób tradycyjny. Natomiast weź Justyno pod uwagę jeszcze ten fakt, że biała lista obejmuje tylko i wyłącznie podatników, którzy się ujawnili, którzy się zarejestrowali, a my mamy też często do czynienia z takimi podmiotami, które są podatnikami podatku VAT zwolnionymi, ale nie zarejestrowanymi.
A Nie nawet mógłby są brać tacy, którzy są VAT zarejestrowania. czynni niezarejestrowani. No, to już jest To jakaś już. niepoprawność, tak? Ale też taka może być sytuacja, prawda? Że jest niezarejestrowany, a VAT czynny. No i co wtedy? No i wtedy dla takiego ewidentnie powinna być faktura przesłana oczywiście do KSeF-u i wtedy już jemu nie mamy obowiązku przekazania. Także ja się z Tobą zgadzam, Justyna, że biała lista nam troszkę ułatwi i uporządkuje, ale nie do końca. I może wróćmy, Dawid, do tej naszej listy tutaj stworzonej sobie dzisiaj nieoczywistych ksefowców, Tak. bo to nam ten temat będzie tak właśnie wybrzmiewał dodatkowo. Ale ten Poruszyliśmy. temat się pojawia przy każdym naszym wieczornym spotkaniu ksefowym, przy każdej naszej herbatce właśnie, że coś tam zależy od statusu nabywcy i jak ustalić ten status, nie? Tak, dokładnie. Więc przypomnę, powiedzieliśmy sobie o wspólnikach spółek kapitałowych, którzy dla tych spółek świadczą różne świadczenia, wykonują, bo mogą być to najmy, mogą być to te niepowtarzające się świadczenia pieniężne w postaci określonych usług umową spółki, czy nawet dostaw towarów. To są te kategorie takie mniej oczywiste. Kolejna taka mniej oczywista kategoria osób, która no, jest bardzo ciekawym takim, można powiedzieć, tworem dość nowoczesnym, to jest działalność nierejestrowana. I zobaczcie, tu w ogóle mamy takie paradoksy w tym. Działalność, ale nierejestrowana. Czy jakby już z nazwy wynika, że to jednak jest działalność gospodarcza, tylko nie wymagająca zarejestrowania. Ona oczywiście ma pewne preferencje, tak, jakieś uproszczenia podatkowe. To zresztą ten limit przychodu uzyskanego z działalności nierejestrowanej jest na tyle niski, w tej chwili on wynosi 2700 zł miesięcznie, że generalnie no, oscylujemy wokół takich naprawdę niewielkich jakichś operacji gospodarczych i niewielkiego rozmiaru tego biznesu nierejestrowanego. Ale zobaczcie, taka osoba, która wykonuje działalność nierejestrowaną, to po pierwsze może mieć koszty w postaci faktur i w takim przypadku właśnie teraz zobaczcie, czynny VAT-owiec dla takiej działalności nierejestrowanej, no powinien wystawiać faktury, oczywiście ustrukturyzowane. I znowu, on zakładając, że działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT-u, bo tak najczęściej będzie, to w tej sytuacji mamy do 1 stycznia 2025 faktury ustrukturyzowane, ale przekazywane tej działalności nierejestrowanej w sposób tradycyjny. Natomiast po 1 stycznia 2025 wszystkie faktury dla takiej działalności nierejestrowanej będą już fakturami ustrukturyzowanymi, które ta działalność nierejestrowana z KSeF-u będzie musiała odbierać. Ale też przecież może się zdarzyć, i na pewno się z tym spotykacie, bo ja się z tym spotykam akurat, że działalność nierejestrowana wystawia faktury Własne faktury. dla podmiotów, tak? Bo ktoś na przykład kupi towar od działalności nierejestrowanej na firmę, albo ktoś kupi usługę. I z tą usługą to jest w ogóle problem działalności nierejestrowanej, ale tu dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić, o kwestiach ZUS-u, podlegania, niepodlegania. Natomiast zobaczcie, że taka faktura wystawiona właśnie przez działalność nierejestrowaną dla podmiotu prowadzącego już stricte działalność gospodarczą, no będzie musiała po 1 stycznia 2025 być fakturą ustrukturyzowaną, bo będzie za to grozić te wspomniane 18,7%, zakładając, że ta działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT. To teraz Co jeszcze? No właśnie, ja to ty dorzucę teraz. coś do naszej listy nietypowych ksefek, ksefowców, ksefowczyń. Mianowicie osoby zatrudnione, ale to zależy, to muszę tu szerzej o tym powiedzieć, na bardzo nietypowych kontraktach menedżerskich. Osoby, które wykonują w pewnych określonych, raczej rzadkich, ale jednak czasami występujących sytuacjach, usługi zarządcze na rzecz spółki. O co tutaj chodzi? No to jest taki problem, czy właśnie osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego, czy ona jest VAT-owcem, czy nie. I tutaj nie da się powiedzieć, że taka osoba zawsze jest VAT-owcem albo nigdy nim nie jest. To zależy. Od czego? No od tego, od definicji podatnika VAT i od tego, czy osoba działająca na kontrakcie menedżerskim w świetle zapisów umownych wypełnia tę definicję, czy nie.
Jeżeli chodzi o tę VAT-owską definicję działalności gospodarczej, ja sobie tutaj dosłownie na troszkę dłuższy wywód, ale nie za długi, ale jednak trochę dłuższy pozwolę, to żeby mówić, czy ktoś działa w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, czy nie, to trzeba przeanalizować przede wszystkim trzy rzeczy. Jak są skonstruowane warunki pracy, warunki wynagrodzenia i warunki odpowiedzialności. Jeżeli te trzy kwestie, warunki wynagrodzenia, pracy, odpowiedzialności będą uregulowane tak jak w typowej umowie o pracę, czyli kontrakt menedżerski będzie zbliżony bardzo pod kątem tych trzech kryteriów do typowej umowy o pracę, no to wtedy taki menadżer, trochę tak jak pracownik, no nie będzie podatnikiem VAT, nie musi wystawiać faktur na spółkę i no i KSeF go nie dotyczy. Ale jeżeli te trzy zapisy nie będą skonstruowane, którykolwiek z tych zapisów, wystarczy, że chociaż jeden nie będzie uregulowany tak jak w typowej umowie o pracę i już ktoś, kto działa w ramach kontraktu menadżerskiego, może stać się podatnikiem VAT. I podam przykład. Co to znaczy warunki pracy, że są tak jak w typowej umowie o pracę albo inaczej? No w typowej umowie o pracę cechą charakterystyczną jest to, że całą infrastrukturę potrzebną do wykonywania pracy zapewnia pracodawca, a pracownik po prostu przychodzi i wykonuje pracę, prawda? Jeżeli w kontrakcie menadżerskim będzie podobnie, że całą infrastrukturę, nie wiem, telefon służbowy, laptop, biuro, samochód i tak dalej, to zapewnia spółka, a menadżer po prostu przychodzi i nią zarządza, to powiemy, że pod kątem warunków pracy ta umowa jest podobna do umowy o pracę, ale to nie wystarczy, żeby nie być VAT-owcem, musi być jeszcze podobna pod kątem warunków wynagrodzenia. A co jest takiego charakterystycznego w typowej umowie o pracę, jeżeli chodzi o wynagrodzenie? No raz, że ono jest najczęściej cykliczne, na przykład co miesiąc, a dwa, że ono się należy po prostu za samą wykonaną pracę, niezależnie od jej efektu ekonomicznego. Pracownik nie ponosi co do zasady ryzyka ekonomicznego działalności swojego pracodawcy. Jeżeli w kontrakcie menadżerskim będzie podobnie, to znaczy menadżerowi się należy najczęściej stałe jakieś tam wynagrodzenie, ewentualnie jest dodatkowa premia uzależniona od wyników, ale jakby stałe wynagrodzenie i tak jest, no to powiemy, że to ta umowa kontraktu menedżerskiego jest podobna do umowy o pracę pod kątem wynagrodzenia. No i warunki odpowiedzialności. Chodzi o to, czy na zewnątrz wobec osób trzecich odpowiada pracownik czy pracodawca, czy menadżer, czy zatrudniająca go spółka. Zazwyczaj te kontrakty są tak konstruowane, że to spółka na zewnątrz za działania zarządzający nią menadżerów ponosi odpowiedzialność. I najczęściej, myślę, że taki jest standard dzisiaj, najczęściej kontrakty menadżerskie są poza VAT-em i wtedy ci menadżerowie, członkowie zarządu są i poza VAT-em, i poza KSeF-em. Ale gdyby na przykład był taki zapis w kontrakcie menadżerskim, że jak członek, jakiś tam prezes zarządu nie wypracuje zysku, to nie dostanie złamanego grosza, to już pod kątem wynagrodzenia ta umowa nie jest podobna do umowy o pracę, bo menadżer ponosi samodzielnie ryzyko ekonomiczne. I skoro on, wystarczy, że ona pod kątem warunków wynagrodzenia nie jest podobna do umowy o pracę, nawet już reszty nie musimy badać. A Dawid, a jak będzie miał prowizję? Tak. A jak prowizję będzie miał? Procent? Jeżeli jest jakieś stałe, znaczące wynagrodzenie, a dodatkowo premia za wyniki, okej, to jest podobne do umowy o pracę. Natomiast jeżeli całkowicie wynagrodzenie byłoby uzależnione od efektów i mogłoby się zdarzyć, że ktoś w ogóle nie dostanie złamanego grosza albo dostanie jakąś symboliczną złotówkę, która w ogóle nie ma żadnej no takiej sensownej wartości ekonomicznej, to wtedy niestety to już nie jest stosunek prawny zbliżony do stosunku pracy właśnie pod kątem warunków wynagrodzenia. To się zbliża do samodzielnej działalności gospodarczej, bo w typowej działalności ponosimy ryzyko własnej działalności i wtedy już jesteśmy VAT-owcem i wtedy musimy wystawiać faktury z VAT-em na spółkę i wtedy też wpadniemy w KSeF. No właśnie, więc też te relacje tak naprawdę między wspólnikami a spółką bardzo często zależą od tego, co tam w tych umowach jest zapisane, no i oczywiście od tego, jak faktycznie te czynności są wykonywane, tak więc
po prostu każdorazowo trzeba je badać. Ja tylko tutaj, ponieważ na czacie bardzo dużo jest dyskusji na temat właśnie tych faktur przekazywanych dla podmiotów zwolnionych w okresie pomiędzy 1 lipca 2024 a 31 grudnia 2024, no to ja tutaj Wam po prostu podaję podstawę prawną. To jest artykuł 106 GB, ustęp 6 ustawy o VAT. I on brzmi tak. W przypadku, gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, tak, czyli może być na przykład podatnikiem zwolnionym, podatnik, a więc ten wystawca faktury, jest obowiązany zapewnić temu nabywcy dostęp do takiej faktury ustrukturyzowanej, jeżeli nabywca nie zwolni podatnika z tego obowiązku. Więc tutaj jeszcze raz podkreślam, że po stronie nabywcy leży krok, leży ruch. Ja mogę jako zwolniony zwolnić ciebie, czynny podatniku, z obowiązku dostarczenia ci faktury, ale jak ja tego ruchu nie zrobię, czyli tej aktywności nie wykażę, to ty musisz mnie do końca 2024 roku fakturę po prostu papierową wystawić. I tutaj też jeszcze padło pytanie na czacie od Beaty, czy ta faktura papierowa, czy tam ewentualnie PDF-owa będzie musiała zawierać numer identyfikacyjny, czyli to ID faktury. Tak, oczywiście, dlatego że ja sprzedawca wystawiam fakturę do KSeF-u, ona zawiera ID faktury i nie dość, że ID faktury, to jeszcze żeby przekazać taką fakturę w sposób poza KSeF-em, to będę musiała wygenerować kod QR na tej fakturze. Więc ta faktura będzie miała jakby dwa takie znaczniki, numer ID i kod QR. I tym się będzie różniła od faktury wystawionej poza KSeF-em, czyli faktury, którą otrzymuje osoba, która jest konsumentem, a więc no, nie jest tym ukrytym KSeF-owcem. Tutaj właśnie rozróżnienie tych osób naprawdę będzie w praktyce stwarzało bardzo dużo wątpliwości i problemów, moim zdaniem. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o kolejnej grupie nieoczywistej, czyli tych osób, menadżerów. No to jeszcze powiedzmy sobie o, powiedzmy, osobach, które działają na zlecenie sądów i prokuratur, czyli bardzo różne grupy biegłych na przykład, ale niekoniecznie biegłych, tak? Jeżeli komuś tłumacze sąd, przysięgli. Tłumacze przysięgli, tak. Jeżeli komuś sąd lub prokuratura zleca wykonanie czynności w postępowaniu przygotowawczym czy postępowaniu sądowym, no to taka osoba jest również zasadniczo podatnikiem podatku VAT. Może być zwolniona, może być czynna, ale zasadniczo jest tym podatnikiem. I takie osoby również staną się KSeF-owcami, czyli ich faktury wystawione na rzecz sądów za czynności wykonywane, opinie czy inne tego typu zlecenia, będą również wymagały wystawiania faktur ustrukturyzowanych. I znowu, jeżeli oni korzystają ze zwolnień z VAT-u, to dopiero wejdą w fakturę ustrukturyzowaną, w obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2025. Ale jeżeli oni są czynnymi podatnikami, to wejdą już w obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024. Kolejna grupa. Teraz ja może trochę nietypowo, ale tak naprawdę to się nad tym zacząłem zastanawiać dzięki Anecie i trochę Anecie ukradnę ten przykład, to koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich mogą czasami no, mieć status podatnika VAT. Czasami takie koła, nie wiem, mogą sprzedawać jakieś swoje wyroby, czy nie wiem, rzemiosło, jakieś może ciasta, może jakieś hafty, może coś w tym stylu. Jeżeli dokonują sprzedaży tego typu rzeczy, no to są w tym zakresie podatnikami VAT. Niekoniecznie czynnymi, być może zwolnionymi do kwoty 200 tysięcy złotych. Poza tym być może przy niektórych specyficznych rodzajach czynności, które wykonują, to jeszcze nawet zwolnienie przedmiotowe potencjalnie będzie miało zastosowanie. Ale jako podatnicy, czy to zwolnieni, czy czynni, no tymi ksefowcami, ksefkami koła gospodyń wiejskich również mogą się stać. Jest nawet, zdaje się, jakaś ustawa niedawno uchwalona, która właśnie tym kołom gospodyń wiejskich nadaje podmiotowość prawną. No, ale to tak naprawdę, nawet gdyby tej ustawy nie było, no każda jednostka organizacyjna, nawet nie posiadająca osobowości prawnej, tym bardziej jeżeli tę osobowość prawną posiada, jeżeli dokonuje jakichś czynności podlegających opodatkowaniu VAT-em, sprzedaje towary, usługi, no to jest podatnikiem VAT. No i wtedy pytanie,
od kiedy ten KSeF, czy już od 1 lipca 2024, bo jesteśmy podatnikiem VAT czynnym, pewnie to będzie rzadsza sytuacja, częściej dopiero, jeżeli w ogóle już od 1 stycznia 2025 roku. To jak pozwolisz, to ja dopowiem. No, o ile koła gospodyń może niekoniecznie muszą sprzedawać te swoje produkty, ale na pewno mają zakupy, bo przecież one dostają różne środki, głównie z samorządów, tak, różnego rodzaju dotacje, dopłaty, one muszą się potem rozliczyć z tego, więc dokonują różnorakich wydatków. I te wydatki generalnie są dokonywane na faktury, tak, są dokumentowane fakturami. I jakby wokół tego tematu koła gospodyń wiejskich można jeszcze dalej pójść szeroko, podejść do różnego rodzaju tego typu organizacji pozarządowych, NGO-sów tak zwanych, które dzielimy na dwie grupy. Takie, które prowadzą działalność gospodarczą, no i co do tego, to raczej chyba nikt nie ma wątpliwości, że one oczywiście prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami, a więc będą ksefowcami takimi dość oczywistymi, ale zobaczcie, że mamy całkiem dużo takich malutkich stowarzyszeń, zrzeszeń, związków różnego rodzaju, które najczęściej właśnie działają w oparciu o środki albo pozyskane od sponsorów, albo z darowizn, darczyńców, osób wpłacających, albo właśnie z samorządów, które też no, mają określone środki na utrzymywanie takiej działalności. Jest to działalność taka, prawda, wspierająca, działalność zasadniczo no, pomagająca w różnych sytuacjach ludziom i no, generalnie lubimy wszyscy takie organizacje, więc też pamiętajcie o tym, że nawet jeśli one, te organizacje, faktur nie będą wystawiać, bo nie będą wykonywać tych czynności opodatkowanych, to na pewno będą musiały się właśnie z tych środków, z dotacji rozliczyć, no bo rozliczają się fakturami i te faktury pozyskując, no będą je pozyskiwały z KSeF-u, więc o ile do 1 stycznia 2025 może będą zwolnieni z tego KSeF-u i nie będą musieli tam się logować i wchodzić, o tyle po 1 stycznia 2025 tak naprawdę w tych organizacjach również trzeba zarządzić właśnie chociażby uprawnieniami, chociażby tym, kto będzie logował się, kto będzie pozyskiwał te faktury, w jaki sposób to będzie przekazywane. Więc tutaj bardzo duża grupa osób, pośród których wydaje się, że nie ma świadomości ani takiej powszechnej wiedzy, że tutaj zmienia się w jakiś sposób dla nich właśnie ten obieg dokumentów związanych z fakturą. Czyli wszystkie nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, no, oczywiście, oczywiście mogą być takie stowarzyszenia, fundacje i tak dalej, które no właściwie wykonują wyłącznie działalność statutową, która w ogóle nie ma nic wspólnego z działalnością gospodarczą, ale też mogą być takie fundacje, zrzeszenia, stowarzyszenia i tak dalej, w których miesza się taka działalność statutowa, na przykład o charakterze pro publico bono, z jakąś działalnością gospodarczą. I wtedy w takim podmiocie, w takim na przykład stowarzyszeniu, no ten KSeF będzie już dotyczył nie tylko faktur zakupowych, bo to właściwie zawsze, tak, tak jak powiedziałaś, ale tak, również faktur sprzedażowych. Na przykład formę stowarzyszenia mają ochotnicze straże pożarne. One działają w formie stowarzyszeń, z tego co sprawdzałem, mają status stowarzyszeń. No i sobie jestem w stanie wyobrazić, że nie wiem, że jakaś tam ochotnicza straż pożarna na przykład wynajmuje lokal na wesele, nie? Świadczy tego typu usługę. No to jest czynność podlegająca opodatkowaniu VAT-em, czy opodatkowana, czy zwolniona, to inna kwestia. No i do faktury sprzedażowej może się pojawić obowiązek zastosowania KSeF-u. Pytanie, czy od 1 lipca już 2024, czy od 1 stycznia 2025? To ja bym jeszcze poruszyła, będąc jakby w zakresie takich organizacji, no przykładowo Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie, związki sportowe, kluby sportowe, zrzeszenia różnego rodzaju typu i kalibru, bo zrzeszeń mamy przecież bardzo dużo jako organizacji. I tutaj tak samo, każdy ten typ organizacji w zasadzie cechować mogą dwa stosunki, jeżeli chodzi o KSeF. Zakupy, one będą u wszystkich, bo w zasadzie każdy podmiot, każda organizacja ponosi koszty.
czy to wynajmu, czy to energii elektrycznej, czy to księgowości, czy to czegokolwiek, to na pewno będą te faktury zakupowe musiały po 1 stycznia, zwłaszcza 2.5, być pozyskiwane przez tego typu organizacje bezpośrednio z Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur, ale też no właśnie znowu część tych organizacji wykonuje mniej lub bardziej czynności podlegające opodatkowaniu, które wymagają wystawiania faktur. I no na przykład jakieś samorządy doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów często szkolenia organizują dla swoich członków, które są odpłatne, albo nawet dla osób, które przygotowują się do egzaminu, na przykład na doradcę podatkowego. I to są czynności normalnie podlegające opodatkowaniu, owatowane i wtedy też będą objęte KSeF-em. Nie? Samorządy, zrzeszenia, związki zawodowe, to też prawda, taki organ, taka organizacja może nieoczywiście KSeF-owa, prawda? Bo zobaczcie, w ogóle myślę, że znowu musimy wrócić do tego, co znaczy działalność gospodarcza, bo w rozumieniu takim powszechnym, tą działalność gospodarczą, to każdy mówi, a to jest biznes, ryzyko i tak dalej, to mniej więcej każdy z nas wie, jak to postrzega. Natomiast tą działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT są po prostu wykonywane czynności w sposób częstotliwy lub w sposób ciągły, powtarzające się, jeżeli są one za wynagrodzeniem. I tutaj no tak naprawdę bardzo wiele tego typu organizacji po prostu spełnia definicję podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i z tego powodu będzie zobowiązany właśnie do stosowania przepisów ustawy o VAT w aspekcie faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur. Ale zobacz, Aneta, że to tak sobie teraz pomyślałem, że to pewien nowy problem rodzi, bo bardzo często tego typu podmioty, jak nawet gdzieś tam kiedyś analizowały, czy one są VAT-owcami, czy nie, czy to, co robią, to jest działalność gospodarcza, czy nie, to do pewnego stopnia mogły machnąć na tą ręką i powiedzieć, a nawet jak to jest działalność gospodarcza, to i tak jestem zwolniony z VAT-u, bo mam tam dokładnie niskie obroty 200 do 200 tysięcy, nie? I można było tę kwestię bycia lub nie bycia podatnikiem VAT zupełnie ignorować. To znaczy albo mieć nie do końca zbadaną. Natomiast w momencie, gdy wchodzi KSeF, w momencie, gdy będą sankcje za to, że się wystawia faktury poza KSeF-em, no to to już przestaje być tylko kwestia tego, czy ja mam ten teoretyczny status podatnika, tyle że zwolnionego, ale też pojawia się kwestia właśnie ewentualnej odpowiedzialności za wystawienie dokumentu sprzedaży w niewłaściwej formie, nie? I być może cały szereg podmiotów, które do tej pory mogły no tak trochę po macoszemu traktować ten temat, będą na nowo musiały się zastanowić, czy są w ogóle podatnikami VAT. To jeszcze dwa typy podmiotów bym chciała poruszyć. Po pierwsze jednostki samorządu terytorialnego w takim bardzo szerokim aspekcie. Fakt, że to tutaj jakby no pewnie te podmioty będą w jakiś tam sposób uświadamiane przez gminy, przez organizacje samorządu terytorialnego, ale zwróćmy uwagę, że no różnie to tam bywa, prawda? Natomiast dajmy jakieś przykłady. Chociażby mówiliśmy o różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, prawda? Takich placówkach, które no gdzieś tam w strukturze samorządowej są uregulowane, natomiast w one ogóle wszystkie no, liczne często też jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, nie? Tego jest mnóstwo. Dokładnie tak. One też no, pozyskują faktury i rozliczają się, tak? No, tą gospodarkę mają taką finansową, że generalnie no, rozliczają się wedle własnego budżetu. Więc tutaj u nich również trzeba będzie zresztą wprowadzić, zastanowić się, jak ten KSeF ma funkcjonować. Tam jest dodatkowe wyzwanie związane z tym, że z punktu widzenia VAT-u jednostka samorządu terytorialnego jest jednym kociołkiem, to jest nawet jeżeli w ramach jednostki samorządu terytorialnego jest powiedzmy 800 zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, różnych podległych jednostek, z punktu widzenia VAT-u to jest jeden podatnik VAT, nie? Ale te wewnętrzne struktury mogą być na potrzeby KSeF-u w pewien sposób wyodrębnione i od strony
faktur zakupowych i sprzedażowych, i to też dodatkowe wyzwanie jeszcze stwarza. Nie dość, że te różne właśnie takie drobne podmioty podległe samorządowi terytorialnemu no staną się ksefami de facto jako jednostka samorządu terytorialnego, to jeszcze to wyzwanie z tym rozdzieleniem tego wszystkiego w środku. Tak, no to jak już to, ten temat poruszyłeś, to ja tylko dopowiem, że tutaj to też jest wyzwanie właśnie dla podatników, którzy na rzecz takich jednostek wykonują usługi albo sprzedają towary. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli sobie ta jednostka samorządu terytorialnego wewnątrz siebie potworzy te struktury organizacyjne i uzyskuje tak zwany identyfikator wewnętrzny, to w takim przypadku będzie ona też wymagała od sprzedawcy, żeby w fakturze sprzedażowej oznaczył tę jednostkę organizacyjną. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że wystawiamy fakturę na gminę, ale dodatkowo dodajemy na przykład przedszkole, tak, czy właśnie zakład opiekuńczo-wychowawczy jako nabywcę. Z punktu widzenia faktury strukturyzowanej w zasadzie będzie dość podobnie, natomiast tam w schemie faktury ustrukturyzowanej pojawia się taka rola podmiotu trzeciego. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, że no to już jest pewna też umiejętność, żeby dodać ten podmiot trzeci w fakturze i jeszcze na dodatek określić jego rolę. Prawda? Myśmy troszkę mówili już o tym na naszym pierwszym, tym długim szkoleniu. Dawid omawiał schemę faktury, ale będziemy na pewno też to na jednym ze specjalistycznych szkoleń dodatkowo omawiać, właśnie jakie są te role podmiotu pierwszego, podmiotu drugiego, sprzedawcy, nabywcy, co to jest ten podmiot trzeci, w jakich sytuacjach on będzie występował. Natomiast tutaj tylko sugerujemy, prawda, Wam, jak się będziecie do KSeF-u przygotować, że właśnie z punktu widzenia tych odbiorców usług, to wcale ta faktura nie zawsze będzie taka bardzo prosta do wystawienia i trzeba będzie uwzględnić te określone preferencje, zapotrzebowanie na informacje na fakturze, więc tu po prostu no, wyrażamy taką myśl, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy właśnie zwrócenie uwagi tak naprawdę przygotowując się do KSeF-u, jakich ja mam odbiorców. Dla kogo ja te faktury wystawiam, jak jestem podatnikiem podatku VAT? Tak, no de facto to się sprowadza do tego, że nawet jeżeli sami nie jesteście menadżerem, biegłym sądowym, nie prowadzicie nierejestrowanej działalności, nie jesteście fundacją, stowarzyszeniem, jednostką samorządu terytorialnego i innym tego typu nietypowym podmiotem, który czasami wpada w VAT, nawet jak sami nie jesteście takim podmiotem, to wchodzicie w relacje z takimi podmiotami, albo coś im sprzedajecie, albo coś od nich kupujecie i to również będzie rzutowało na waszą sytuację związaną z KSeF-em, czy w zakresie tego, jak doręczyć kontrahentowi fakturę, czy w zakresie tego, w jaki sposób on nam doręczy fakturę, nie? Bo będziemy podatnikiem VAT-czynnym, tak, a nie wszyscy nam będą dostarczali faktury ustrukturyzowane, bo będą podatnicy zwolnieni, którzy jeszcze przez jakiś czas będą zwykłe faktury nam wystawiać w dotychczasowej formie. Także wszystko to weźcie pod uwagę. No, te nietypowych ksefowców musicie też przez własne filtry przepuścić w własnej sytuacji i pomyśleć o tym. To jeszcze ostatnia dosłownie grupa. Jeszcze coś znalazłaś? No tych rolników, na którą już troszkę zwracaliśmy Wam uwagę, ale ponieważ też na grupach się pojawiają te pytania, na czatach się pojawia bardzo dużo pytań o to, jak wystawiać faktury dla rolników. Słuchajcie, no rolnicy to są dwie grupy rolników. Mamy rolników czynnych i oni mają NIP-y. I tych rolników czynnych traktujemy normalnie jako podatników podatku VAT, tu nie ma żadnych wątpliwości. Dla nich faktury będą od początku fakturami ustrukturyzowanymi. No i co ważne, czynni VAT-owcy wchodzą, czynni rolnicy będący czynnymi VAT-owcami wchodzą już od 1 lipca w pełni w KSeF, więc będą sobie te faktury z KSeF-u musieli pobierać. Natomiast mamy zdecydowanie większą grupę rolników, którzy są tak zwanymi rolnikami ryczałtowymi. I to oczywiście to są i rolnicy, i osoby prowadzące jakieś tam gospodarstwa specjalistyczne, i tutaj są, powiedzmy, gospodarka leśna w grę wchodzi, i wchodzi jakieś sadownictwo i tak dalej, więc to bardzo, bardzo szeroka grupa osób. I teraz takie osoby, one na gruncie ustawy o VAT również są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. My ich nie możemy traktować jako konsumentów.
Bo tutaj znowu się pojawia taka niespójność w przepisach podatkowych. Rolnika ryczałtowego traktujemy tak jak konsumenta, jeżeli chodzi o dokumentowanie sprzedaży za pomocą paragonu fiskalnego, tak? Natomiast jeżeli taki rolnik żąda faktury, a bardzo często oni żądają faktury, dlatego że właśnie przeróżne organizacje, czy to modernizacji rolnictwa, czy to różnego rodzaju organizacje właśnie, które mają dla rolników różne formy dotacji, pomocy i tak dalej, to właśnie rolnicy się fakturami okazują, żeby tą pomoc, tę dotację, te środki pozyskiwać. No i sprzedając rolnikom ryczałtowym teraz po 1 stycznia, po 1 lipca 2024, oczywiście faktury wystawiamy do KSeF-u jako faktury ustrukturyzowane, ale temu rolnikowi, bo on jest zwolniony z VAT-u, doręczamy fakturę z ID, z kodem QR w tradycyjny sposób. Od 1 stycznia 2025 rolnikowi ryczałtowemu no, nie dostarczamy już faktury w tradycyjny sposób, nie mamy takiego obowiązku. I wtedy się okazuje, że co, że rolnik ryczałtowy również staje się w pewien sposób przymusowo ksefowcem, bo musi pozyskiwać faktury zakupu z ksefu. I to jest jakby jedna sytuacja. Druga sytuacja dotyczy wystawianych faktur VAT RR przez tych rolników ryczałtowych. No i znowu, faktury VAT RR będą mogły być fakturami ustrukturyzowanymi, ale to jest dobrowolne. Tak? Czyli jeżeli rolnik ryczałtowy zgodzi się, aby ten, który kupuje od niego produkty rolne, płody rolne, wystawiał w jego imieniu fakturę ustrukturyzowaną, to w takiej sytuacji ta faktura będzie ustrukturyzowana, no i ten rolnik de facto no, będzie też w ksefie. Natomiast jeżeli ten rolnik się na to nie zgodzi, to faktura VAT RR będzie wystawiana tak jak do tej pory w tradycyjny sposób z oświadczeniami złożonymi przez rolników. Więc tutaj naprawdę też w rolnictwie zadzieje się dużo i już kończąc zupełnie temat rolnictwa, to też chciałam zwrócić uwagę na to, że mamy całkiem dużo różnych związków i organizacji rolniczych, które też niekoniecznie są podmiotami, które stricte wykonują działalność gospodarczą, no ale one również się rozliczają na podstawie faktur i tego typu organizacje również będą, no, musiały być w KSeF-ie, bo będą musiały te faktury zakupowe z KSeF-u pozyskiwać. Więc zobaczcie, myślę, że to nie wszystkich wymieniliśmy, bo staraliśmy się tutaj szeroko szukać na różnych płaszczyznach, ale na pewno jeszcze nie wszystkich wymieniliśmy. Taka moje podsumowanie pierwsze, ogólne dla czynnych VAT-owców, dla czynnych podatników. Jeżeli wystawiasz fakturę, gdzie w nazwie podmiotu jest jakaś organizacja, tak, to nie jest tylko imię i nazwisko człowieka, tylko brzmi to jakiś związek, zrzeszenie, stowarzyszenie, fundacja, cokolwiek jest jakiś dodatek taki finezyjny, no to zwróć uwagę, że twoja faktura zasadniczo powinna być fakturą ustrukturyzowaną. I tylko w tym pierwszym okresie ty możesz ją przekazywać w sposób tradycyjny, później już będziesz od tego obowiązku uwolniony. Natomiast jeśli ty wystawiasz czynny VAT-owcu fakturę na imię i nazwisko, no to też nie zawsze masz jasną sytuację, czy to imię i nazwisko, ten Jan Kowalski, jest osobą prowadzącą działalność, czy nieprowadzącą działalność gospodarczą, bo on może nie figurować w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, ale na przykład może wynajmować lokale i w tym momencie może występować, działać w charakterze podatnika. No tutaj czym się kierować? No, wydaje się, że w tym przypadku najrozsądniej będzie kierować się po prostu numerem NIP-u. Jeżeli ktoś kupujący zażąda faktury i poda numer NIP-u, no to my go bezwzględnie wtedy traktujemy tę fakturę jako ustrukturyzowaną. Jeżeli on tego numeru NIP nie poda, no to zasadniczo pewnie będziemy go traktować jako konsumenta, aczkolwiek tutaj jest dużo wątpliwości i niestety to ryzyko kary za wystawienie faktury w inny sposób niż faktura ustrukturyzowana. Tutaj padło pytanie na czacie, dlaczego akurat 18,7% ta wysokość kary pieniężnej za fakturę zwolnioną z VAT-u będzie. No, dura lex sed lex, no tak postanowił ustawodawca, w jakiś sposób sobie to uśrednił i po Wiesz prostu co, to jest to. chyba wyliczone metodą w stu, że jakby założyć, że ta kwota jest kwotą brutto i wyliczyć
metodą w 100, dobrze mówię, że w tym jest zawarty już VAT, to by wyszło, że 18, coś tej No, no kwoty. właśnie, tylko wiesz, weź pod uwagę, że na przykład faktury mogą być na różne stawki, tak? A tutaj przyjęto Tak. zasadniczo stawkę maksymalną, no więc w jakiś tam sposób po prostu, no, ktoś tak postanowił, Sejm to uchwalił i taką karę wysokości mamy. Faktem jest, że tam jest powiedziane w ustawie, że kara do 18,7 z uwzględnieniem, prawda, no, różnych okoliczności tak zwanych łagodzących, więc teoretycznie może się oczywiście okazać, że ta kara będzie niższa. Ale no, jest to kwestia też dużej części uznaniowa. Tak, no tutaj parę takich komentarzy jest typu, że na przykład Urszula napisała: działam w sferze budżetowej i osobiście mnie to przeraża. Grażyna też napisała: mnie to bardzo przeraża. Małgorzata skomentowała to, bo to jest przerażające. Są takie głosy właśnie świadczące o tym, że część z was jest zafrapowana, zmartwiona. Nie martwcie się, jesteśmy z wami. Mamy dla was wieczorki ksefowe, wieczorne herbatki ksefowe. Mamy dla was nasz newsletter. Myślę, że będziemy musieli niedługo jakieś nowe wydanie wypuścić. Było wcześniej pytanie, ile wydań się ukazało. Do tej pory były trzy. Myślę, że niedługo się nowe pojawi. Poza tym mamy dla was, i to na tym pomału będziemy kończyć, mamy dla was ofertę naszych szkoleń dotyczących krajowego systemu e-faktur, w ramach których staramy się Wam w bardzo przystępny i przyjazny sposób przybliżyć tematykę KSeF-u, sprawić, że ona będzie dla Was zrozumiała, że się w sposób bezpieczny do tego KSeF-u przygotujecie. I wkleję teraz tutaj na czacie, mam nadzieję, że to się pojawi, link do właśnie na strony, na której możecie więcej przeczytać na temat naszych szkoleń. Też udostępnię go tutaj. Takzguru.pl łamane przez KSeF. Mamy pakiet w sumie 13 szkoleń. Pierwsze wprowadzające, całodniowe już się odbyło, ale nagranie jest na platformie, w każdej chwili dostępne do odtwarzania w dowolnym momencie. Oprócz tego pierwszego szkolenia wprowadzającego, które ma być takim ogólnym spojrzeniem na KSeF, przybliżającym tę tematykę tym, którzy są zdezorientowani, ruszamy z serią szkoleń specjalistycznych. I najbliższe szkolenie odbędzie się w czwartek. Poprowadzi je głównie Aneta, chociaż ja też będę. Będzie poświęcone tematyce uprawnień dostępu do KSeF-u i uwierzytelnianiu. To będzie szkolenie. I właśnie, jaki ono będzie miało charakter? Czy Aneta, możesz coś powiedzieć? Czy to będzie takie Tak. zwykłe szkolenie, będziesz slajdy Nie, nie, czytała, nie, czy to nie, nie. będzie. Słuchajcie, będzie to zupełnie Myślę, szkolenie że wszyscy wiedzą, że nie zupełnie takie, ale typowe, powiedz. bo to będzie szkolenie tak naprawdę bardzo praktyczne. Ja pokażę Wam punkt po punkcie, jak się dostać do KSeF-u. Jak działać w środowisku testowym w KSeF-ie, czyli jak się uczyć. Ja pokażę Wam też, jak być już w środowisku produkcyjnym i co to znaczy, jak sprawdzać, jak po pierwsze sobie nadawać uprawnienia. Oczywiście pokażemy to na przykładzie i osoby fizycznej, i organizacji. Pokażę Wam, jak się generuje token, jak go nazywać, co z nim potem robić. Pokażę Wam też, jak ten token unieważniać szybko, żeby było bezpiecznie. Pokażę Wam, tam są cztery rodzaje sposobów właśnie nadawania uprawnień, omówię, do czego one służą i kiedy je, jak praktycznie je wykorzystać. Będę chciała też podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego, kto powinien takie uprawnienia pozyskiwać. Jak też na pewno dotknę zagadnienia na styku klient-biuro, ale nie tylko oczywiście, bo to szkolenie skierowane jest do wszystkim. Jeśli tylko, nie wiem, tutaj w tej chwili, czy mogę się zobowiązać, że dotknę też tych zagadnień budżetowych, bo rozmawialiśmy, Dawid, o tym, że dla jednostek budżetowych byśmy zrobili O tych odrębne identyfikatorach specjalistyczne wewnętrznych. szkolenie, więc raczej chyba tak to byśmy potraktowali, bo tych tematów tutaj będzie bardzo, bardzo dużo. I No ale odpowiadając też. właśnie, to ja przepraszam, tylko przerwę. To szkolenie czwartkowe, o którym teraz Aneta mówi, za chwilę będzie jeszcze kontynuować, to jest tylko pierwsze z co najmniej 10 szkoleń specjalistycznych, Dokładnie. które dla Was zaplanowaliśmy. Pod tym linkiem, który się teraz wyświetla, który wkleiłem,
jeszcze raz go wkleję, znajdziecie informacje, jakie tematy będziemy poruszać. Tematyka tych kolejnych szkoleń będzie przez nas też dostosowywana do Waszych potrzeb i być może zdecydujemy się jedno dedykowane szkolenie właśnie poświęcić zagadnieniom jednostek samorządu terytorialnego, czy w ogóle identyfikatorom wewnętrznym, jakimś takim bardziej Ja myślę, złożonym że tak, strukturom. Dawid, bo ja myślę, że nie, po prostu nie zdążymy, też nie chcemy przeładowywać Wam tych szkoleń taką wiedzą, bo ostatnie nasze szkolenie to długie, też dostaliśmy informację, że było troszkę za długie, że było już dla Was męczące, więc doszliśmy do wniosku, że chyba lepiej rzeczywiście dawkować tą wiedzę w takich blokach tematycznych, mocno nafaszerowaną praktyką, z pokazaniem krok po kroku, co zrobić i podzieleniem się właśnie z praktycznego punktu widzenia informacjami. Już odpowiadam na Wasze pytania. Wszystkie nasze szkolenia, i te długie, i te krótkie, są nagrywane. One są do odtworzenia w dowolnym przez Was czasie, kiedy macie na ten przykład czas, na spacerze. Jeśli ktoś ma taką potrzebę na spacerze, ja na przykład słucham jadąc samochodem, nie polecam, ale tak robię niestety. Ktoś ma wieczorki, ktoś ma jest rannym ptaszkiem, ktoś ma ranki. Możecie sobie to odsłuchiwać w dowolnym czasie, bo co najmniej do końca grudnia 2024 te szkolenia dla wszystkich osób, które pakiet wykupiły, są dostępne w tym pakiecie. I jeszcze jedna rzecz, tutaj też padło pytanie, czy można pytania zadawać. Oczywiście, że można. Wszyscy, którzy byli na naszym pierwszym szkoleniu, to proszę, jeśli jesteście, to potwierdźcie, że odpowiedzieliśmy na 100% pytań tak naprawdę. To się też nie zawsze na szkoleniach zdarza. I wydaje się, że tutaj jakby nie ma... My jesteśmy bardzo otwarci na pytania, na problemy Wasze. Staramy się nie tylko mówić o tym, co sami czujemy, ale też odpowiadać na Wasze pytania. No tu na naszych herbatkach może nie ma tak dużo czasu, bo one jednak są skrócone siłą rzeczy, żeby Wam też tego wieczora... Ale też na bardzo dużo pytań odpowiedzieliśmy. Ale nawet też... na takie, w sprawie których się spieraliśmy, a nawet na takie, co do których nie byliśmy pewni, czy nasza odpowiedź jest prawidłowa. Ale słuchajcie, no, nikt nie jest alfą i omegą. Nas też czasami coś zaskakuje i my też się od Was uczymy, tak? Bo Wy często przynosicie jakieś przypadki, przykłady, które nikomu do głowy jeszcze nie przyszły. Nie tylko, że nam, ale w ogóle nikomu. Tak, tutaj po raz kolejny pada pytanie o wzór umowy dla biur rachunkowych. Tak, myśmy tego jeszcze do końca nie postanowili, czy ten wzór umowy nie będzie. Nie postanowiliśmy i teraz nie obiecujemy. Nie obiecujemy Wam wzoru umowy, natomiast obiecujemy Wam, że będzie po pierwsze szkolenie specjalistyczne z zakresu problematyki biur rachunkowych i obiecujemy, że będzie herbatka poświęcona zagadnieniom zapisów umownych, może nie całej umowy, ale tych zapisów umownych, fragmentów umowy, które w związku z KSeF-em warto by było zrobić. Ja tutaj tylko tak chciałabym nadmienić, jeśli mogę jeszcze a propos tej umowy, bo bardzo dużo osób się tak tą umową jakby mocno w tej chwili fascynuje, a jak ja pytam, słuchaj, a czy ty sobie już wybrałaś jaki wzór, jaki model współpracy chcesz mieć z klientem, to najczęściej jest cisza. Więc słuchajcie, to nie tak, może być niektórzy tak. Konstruują umowę, a nie wiedzą jeszcze, w jakim modelu ten KSeF Właśnie, to nie wdrożyć. może Tak? być tak, że Wy sobie kupicie, stworzycie, napiszecie umowę, a potem pod tą umowę będziecie dostosowywać pracę biura. No, wydaje mi się, że to chyba trochę odwrotnie. Najpierw porozmawiajmy o modelach współpracy z biurami. Zastanówcie się, który model jest dla Was dobry, czy dla wszystkich klientów wybierzecie taki sam, standardowy, czy może będziecie chcieli to różnicować. I dopiero wtedy tak naprawdę ta umowa, czy to będzie jedna, czy to będzie kilka, czy to może będzie draft umowy, w którym będą do zastąpienia pewne określone regulacje. Bo jak ja słyszę w przestrzeni publicznej, że biuro natychmiast powinno mieć nową umowę, to ja się z tym nie zgadzam, bo biuro jeszcze dzisiaj pracuje w tradycyjny sposób. Mało tego, ja bym powiedziała, że jeżeli biuro nawet przy modelu ksefowym będzie ten model wybierze pracy taki zachowawczy bardzo, czyli będzie oczekiwać, że to klient przekaże dokumenty, to tak naprawdę za wiele w tej umowie to zmieniać nie ma co. Więc wiecie, to wszystko zależy od tego,
jaką wy chcecie, żeby była wasza rola we współpracy z klientem i dopiero potem idziemy do tej regulacji prawnej. Ja pokazywałam na naszym szkoleniu taką piramidę wdrożenia KSeF-u i tam tak naprawdę to otoczenie prawne, tak, czyli między innymi te właśnie ta umowa z klientem, to jest tak naprawdę wierzchołek góry tej piramidy, a najpierw jest organizacja. Więc jak my sobie zorganizujemy tą pracę z klientem? Potem są informatyczne systemy, tak? Jaki będziemy mieli w ogóle model współpracy? Czy będziemy mieli portal biuro? Czy będziemy mieli nakładkę? Czy będzie korzystać i klient, i my z tego samego? Czy będzie klient samodzielnie, a nam przekazywał? Kto będzie zatwierdzał te dokumenty? To najpierw trzeba sobie wyjaśnić, a potem na końcu w oparciu o te ustalenia i wyjaśnienia ewentualnie zmodyfikować, na pewno trzeba będzie zmodyfikować umowę, ale zakres tej modyfikacji jest po prostu uzależniony od modelu współpracy. No tutaj właśnie też chciałbym zwrócić uwagę na to, żebyście byli ostrożni i jakby z uwagą podchodzili do sytuacji, gdy ktoś na przykład proponuje jeden wzór umowy dla wszystkich biur, tak? No nie wszystkie biura tak samo współpracują ze swoimi klientami w tym samym modelu, będą współpracowały, gdy KSeF się pojawi, więc to zawsze powinno być dostosowane do indywidualnych. My na pewno Wam wyjaśnimy, na co zwrócić uwagę. I tutaj o dwóch rzeczach wspomnę. Po pierwsze, sięgnijcie do naszej pierwszej wieczornej herbatki KSeF-owej, gdzie Aneta właśnie omawiała, przepraszam, czy to był pierwszy newsletter? Pierwszy i newsletter, newsletter, i pierwsza herbatka. I herbatka też. W obu tych materiałach Aneta bardzo obszernie i dokładnie omawiała, jakie są modele wdrażania KSeF-u na przykładzie biur rachunkowych. Również później jakąś część czasu poświęciła w tym naszym wprowadzającym szkoleniu do KSeF-u, a będzie to rozwijane w ramach odrębnego szkolenia dedykowanego biurom rachunkowym. Więc macie do czego sięgnąć, również jeżeli chodzi o nasze już obecne materiały, w tym darmowe. Uśmiecham się, bo padło tutaj na czacie określenie kolejne, wierzchołek góry KSeF-owej. Tak, wierzchołek góry KSeF-owej, to jest świetne sformułowanie. Znaczy, no, rozumiem, że ta umowa powinna być może umowa powinna być taką wisienką na torcie, wierzchołkiem góry KSeF-owej, nie? Jeszcze tutaj kilka pytań pojawiło się odnośnie szkoleń. Czy kupując teraz szkolenie będzie dostępne to wstępne szkolenie? Tak, jak najbardziej, słuchajcie. A co więcej powiem, jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteście jeszcze zdecydowani na zakup pakietu naszych szkoleń KSeF-owych, chociaż uważam, że to będzie świetna inwestycja, jest w bardzo dobrej cenie, jeżeli porównacie sobie zawartość merytoryczną z tym, co alternatywne rozwiązania na rynku proponują. Jeżeli jeszcze nie jesteście zdecydowani, a chcecie przetestować, w jaki sposób nasze szkolenia wyglądają, to macie również okazję. Na platformie Tak z Góry możecie albo kupić sobie samodzielny nasz produkt, to pierwsze szkolenie wprowadzające, 5-godzinne. Naprawdę tam poruszyliśmy wszystkie najważniejsze tematy, tak z lotu ptaka, żeby dać Wam ogólny obraz. Tam jest i o schemie, i o uprawnieniach, i o uwierzytelnianiu, i o troszkę o modelach wdrażania tego w biurze rachunkowym. Możecie sobie tam na to wszystko spojrzeć, tak, no po prostu z lotu ptaka. I to jest w bardzo, moim zdaniem, atrakcyjnej cenie, 250 zł plus VAT. Bo zazwyczaj tego typu szkolenia całodniowe, one na rynku kosztują po 500, 600, 700 i więcej złotych. Możecie również kupić jako samodzielny produkt to najbliższe szkolenie, czwartkowe. Na platformie Tak z Góry one są dostępne. Ja również tutaj zaraz linki na czacie wkleję. I ze wszystkich szkoleń, i tych, które się już odbyły, i tych, które się odbędą, będą materiały w postaci nagrań do tworzenia dowolną ilość razy w dowolnym momencie. I również właściwie dla wszystkich szkoleń mamy materiały typu prezentacja, jakieś pliki PDF i tak dalej. Tak, czyli jeżeli ktoś kupuje pojedyncze szkolenie, ma możliwość odtwarzania tego pojedynczego szkolenia też w dowolnym czasie, ile razy chce. Jeżeli ktoś kupuje cały pakiet, obojętnie w którym momencie do nas dostarczy, będzie miał dostęp do wszystkich szkoleń w tych pakiecie. Dokładnie tak. No to słuchajcie, myślę, że Wam bardzo dużo czasu dzisiaj zajęliśmy, 1,5 godziny, ale też
Mam nadzieję, że to dla Was było interesujące. Dajcie znać może jeszcze na koniec jakimiś tutaj łapkami w górę, serduszkami, czy Wam się podobało, czy nie. Jeżeli ktoś już do nas dołączył, korzysta z naszego pakietu, a takich osób jest sporo, to też będzie nam bardzo miło, jeżeli w komentarzu dacie znać, jakie macie wrażenia, czy Wam się podoba, co Wam się podoba. A jak Wam się nie podoba, to oczywiście też nam koniecznie dajcie Też znać. napiszcie. I Konstruktywna ale myślę, krytyka że takich zawsze osób jest będzie mile mało. widziana. Ja jeszcze tylko prośbę swoją dołączę do tego, że jeżeli się Wam podobało i uważacie, że na przykład ktoś, kogo znacie, powinien może posłuchać tej herbatki, to też możecie z profilu Akademia Dawid Milczarek udostępnić to dzisiejsze nagranie, bo ono przez jakiś czas będzie wisiało sobie na Facebooku i będzie można do niego wracać. Potem wszystkie herbatki zbieramy i są one dostępne dla osób, które posiadają pakiet. To już tutaj w czasie właśnie trwania tego pakietu. Natomiast przez czas jakiś jeszcze na Facebooku dla każdego, kto tą tematyką mógłby być zainteresowany albo uważacie, że powinien na przykład posłuchać, nie wiem, macie znajomych właśnie takich nieoczywistych ksepowców, czy chcielibyście poprzednią herbatkę komuś udostępnić, to możecie spokojnie, czy na profilu swoim, czy w linku w Messengerze, wszystkie opcje są jakby dopuszczalne, a my tutaj nie dość, że wyrażamy na to zgodę, to też będziemy cieszyć się z tego, że posyłacie, że tak powiem, tą naszą dzielenie się informacjami w świat, bo może ktoś zostanie naszym słuchaczem. Małgorzata napisała, że nie wszyscy mają Facebooka. To jest w sumie cenna uwaga. Być może pomyślimy o tym i może jakąś część naszych streamów udostępnimy też na przykład na YouTubie, bo część rzeczywiście osób nie korzysta z Facebooka, a Tak. korzysta z YouTuba. Ale to jest, jeszcze nic nie obiecujemy, ani jaką formę to przyjmie, ale pomyślimy o tym. Tak, my też myśleliśmy, zastanawialiśmy się również, by być może w jakiejś formie stacjonarnej do Was docierać, tylko że to jest bardzo rozproszone. Tutaj dzięki internetowi, nawet na naszym szkoleniu, jak żeśmy pytali, skąd jesteście, no to tak naprawdę cała Polska była. Na Facebooku ogląda nas cała Polska. Trudno by nam było, bo jesteśmy tylko we dwoje, dotrzeć w stacjonarne miejsca do całej Polski, dlatego też no, przyjęliśmy, że te online'owe będą cieszyły się po prostu większym zainteresowaniem i pozwoli to dotrzeć nam z tymi naszymi przemyśleniami do większej liczby osób. Ale my nie wykluczamy, że być może, jeżeli będzie jakaś grupa gdzieś zainteresowana, że nawet byśmy spotkali się z Wami też w jakiejś formie offline'owej. Pomyślimy o tym. Pojawiło się pytanie, witam, jestem nowa. Beata pyta, czy te herbatki to w jakiś konkretny dzień, czas się odbywają, bo trafiłam tu całkiem przypadkowo. Bardzo nam miło, że również przypadkowe osoby trafiają. Zależy nam na tym, żeby tych osób było jak najwięcej nowych, żeby ta wiedza ksefowa się upowszechniała. Staramy się, żeby to było mniej więcej co 2 tygodnie. I co do zasady we wtorek, ale niestety mamy swoje napięte kalendarze i nie zawsze da się to równo co 2 tygodnie robić i zawsze we wtorek. Staramy się we wtorki, mniej więcej co 2 tygodnie różnie to wychodzi. Tak, teraz sobie właśnie tak obiecaliśmy i do końca roku harmonogram ustaliliśmy, że herbatki będą we wtorki, a szkolenia te specjalistyczne będą we czwartki. Jeżeli czasem może ulec jakiejś zmianie, jakaś modyfikacja, bo tam zdaje się jedno szkolenie będzie w piątek, ale generalnie w tych terminach. No i oczywiście robimy wydarzenia na Facebooku, tak? Takie, które no, gdzieś można obserwować. Można też obserwować nasze profile. Zachęcamy Was do tego, żeby obserwować nasze profile. Ja Powiedz, udostępniam moim. Aneta, o swojej grupie powiedz, Tak, dedykowanej. właśnie już mówię. Ja udostępniam informacje zawsze na swoim, na moim imiennym, Aneta Lech. Jak na Facebooku wyszukacie, możecie mnie dodać do znajomych, czy w inny sposób zaobserwować mój profil. Tam wszystkie informacje są dostępne. Na profilu moim służbowym, czyli Lexantis Aneta Lech, doradztwo podatkowe, również te informacje są udostępnione. U Dawida na właśnie Akademia VAT Dawid Milczarek macie wszystkie informacje na Facebooku. Dawid jeszcze na LinkedInie udostępnia te informacje, więc być może tam możecie zaobserwować. I wreszcie wszystkie
wszystkie informacje o wydarzeniach są umieszczane również w grupie, tylko grupa jest niestety grupą zamkniętą dla właścicieli biur rachunkowych. Nazywa się Biura Rachunkowe Grupa Wsparcia. Tylko chciałabym poprosić Was mocno, że jeżeli polecacie komuś tę grupę albo słuchacie mnie teraz osoby, które chciałyby do nas przystąpić, to tam jest taka ankieta na przystąpienie do grupy Biura Rachunkowe Grupa Wsparcia. Trzeba podać numer NIP swojego biura rachunkowego. Obojętnie, czy to jest osoba prawna, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, no mamy tam taką zasadę i regulamin, że weryfikujemy, kto do nas przystępuje. Dzięki temu możemy tam no, dzielić się takimi no, typowo zawodowymi i szczególnymi problemami dotyczącymi właścicieli biur rachunkowych. To jest jedyne miejsce, które jest zamknięte. Cała reszta, o której powiedziałam, jest otwarta dla każdego. No dobrze, to pomału kończymy, znaczy teraz już szybko kończymy, tak, bo pomału kończyliśmy parę minut temu. Na koniec wkleiłem Wam jeszcze raz link do naszego newslettera, zapiszcie się, też tam staramy się informować o zbliżających się wydarzeniach, czy tych szkoleniach specjalistycznych w ramach pakietu KSeF, czy o wieczornych herbatkach. I też będziemy starali się, Aneta mi na to zwraca uwagę ostatnio, ja niestety przyznam, że tu ze swojej strony zawaliłem, będę starał się tworzyć wydarzenia na Facebooku, bo to też one się wyświetlają i łatwiej jest zapamiętać, kiedy kolejne spotkanie, łatwiej go nie przegapić. Na czacie Martyna też powklejała te grupy i profile, o których ja przed i chwilą nasze mówiłam, profile. Więc zerknijcie sobie tak nasze profile. Bardzo dziękujemy. Czat też jest bardzo fajnym źródłem informacji. Tutaj właśnie te komentarze na Facebooku będą to jako komentarze. One są widoczne. My też oczywiście będziemy jeszcze przeglądać te Wasze pytania, na które ewentualnie nie udzieliliśmy odpowiedzi, bo nie było już czasu i będziemy do nich po prostu wracać. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za ciepłe słowa, miłe słowa. Cieszymy się, że bardzo podoba dużo Wam miłych się, słów jesteście z od nami. uczestników szkoleń również. Tutaj fajne komentarze tak, były. Jeśli czujecie taką potrzebę, to prosimy też o to, żebyście po prostu gdzieś tam nas w przestrzeni publicznej skomentowali, polubili. Będzie nam bardzo miło. I daje nam to dużo, dużo dodatkowej energii i bardzo poprawia nam nastrój, który i tak mamy świetny. Super. Ale chyba, że dbacie o to, żebyśmy nie odlecieli w kosmos, no to wtedy... Dobrze, to dobrej nocy życzymy i do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia do następnym usłyszenia razem. Z częścią z Was widzę się w czwartek. Tak, w Widzimy czwartek się. Rozmawiamy o uprawnieniach i o uwierzytelnianiu w ramach KSeF. Dobrej nocy. Dobrej nocy.